będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w sobotę. Dzisiaj mamy 2 maja, ale w Kościele obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przeniesiona z niedzieli. Dlatego, że niedziela jest niedzielą paschalną i dlatego, żeby jeszcze bardziej podkreślić tę uroczystość, została ona liturgicznie przeniesiona na dzisiaj, na sobotę. Zresztą sobota zawsze jakoś było bardzo mocno związana z Matką Bożą. Zresztą dzisiaj mamy pierwszą sobotę miesiąca, a więc czas też takiego zawierzenia Matce Bożej swojego życia. Bo jest to dzisiaj taki dzień szczególny, bo tak jest zresztą każda pierwsza sobota miesiąca jest poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. I dzisiaj w liturgii słowa otrzymujemy bardzo piękną, też mocną Ewangelię. I chciałbym, żebyśmy się chwilę nad nią zatrzymali. Teraz, w tym momencie, będzie spotkanie ze Słowem. I dlatego otwieramy Słowo, otwieramy Pismo Święte i do dzieła. Czytamy. Czytamy, rozważamy, zastanawiamy się nad tym Słowem Bożym. Kochani, ta scena spod krzyża jest bardzo dramatyczną sceną, bardzo mocną, ale jednocześnie myślę, że taką kluczową w naszej pobożności maryjnej. Pobożność maryjna jest szczególnie bardzo mocna w naszym kraju, to nas charakteryzuje. Jak pracowałem w Szwajcarii, to wtedy też wielokrotnie ludzie, z którymi tam współpracowałem, mówili, że no was to szczególnie, tak was wyróżnia, można tak powiedzieć, to, że kochacie Maryję, że ona jest gdzieś tam obecna w waszym życiu, w życiu waszego narodu, umiłowanie do różańca, i tak dalej. Rzeczywiście, gdzieś w tej naszej historii, historii naszej ojczyzny, ale też myślę w historii wielu rodzin, naszych rodzin, ta pobożność maryjna się przewija, bo też i w jakiś sposób będzie się przewijać. Dzisiaj patrzymy na scenę pod krzyżem. Słuchajcie, to jest, można powiedzieć, taki pierwszy finał tej historii, która rozpoczęła się w Nazarecie. W momencie, kiedy Maryja powiedziała Bogu tak. Później mamy cały ten obszar, tak, troszkę niezabudowany, tych 30 lat, kiedy Jezus dorastał, dojrzewał w Nazarecie i później te burzliwe 3 lata według tradycji chrześcijańskiej tej działalności publicznej Jezusa, gdzie Maryja też w jakiś sposób mu towarzyszyła, cichy, spokojny, troszeczkę na uboczu, ale jednak mimo wszystko w takich kluczowych momentach jest przy nim obecna. I dzisiaj właśnie jako mama, tak, jest pod krzyżem swojego własnego syna, widzi jego cierpienie, jego śmierć, jego ofiarę, mękę, tak, uczestniczy w tym wszystkim, przeżywa to wszystko. I tam na tym krzyżu dokonuje się rzecz niezwykła. Otóż Maryja, której został zabrany jej skarb, jej syn, został brutalnie osądzony, został pobity, zmiażdżony, teraz wisi na krzyżu i umiera, ona dostaje w testamencie może nie tyle zadanie, ale dostaje w testamencie ciebie i mnie. Jest to bardzo poruszające. To jest takie doświadczenie straty, doświadczenie jakiegoś takiego wyrwania z serca kawałka życia, bo ja powiem szczerze, nawet nie jestem do końca w stanie wczuć się w sytuację Maryi jako matki, która przeżywa cierpienie, śmierć swojego dziecka. Wiele kobiet to przeżywało w swoim życiu, być może przeżywa nadal i z pewnością jest to na pewno trudne doświadczenie. Ale próbowałem to sobie wyobrazić. Próbowałem to sobie wyobrazić też pewnej analogii straty, bo gdzieś każdy z nas gdzieś utracił kogoś bliskiego, swoją mamę, tatę, więc na pewno jest to niewspółmierne doświadczenie cierpienia, ale gdzieś myślę, że możemy tym tropem podążyć. Tylko po co? Po to, żeby zobaczyć, że w miejsce tego, co zostało nam zabrane,
czy w miejsce tej osoby, która została nam zabrana, Pan Bóg daje coś więcej. Daje nam przede wszystkim siebie, daje nam doświadczenie swojej obecności, ale też daje nam wspólnotę, daje nam innych ludzi, że nie jesteśmy w tym doświadczeniu sami, że to doświadczenie prowadzi nas do tego, że żyjemy w relacji do innych, czy też Pan Bóg w jakiś sposób nas wypycha do tego, żebyśmy żyli w relacji do innych. I myślę, że też tak jest w życiu Maryi. Ona, utraciwszy swojego syna tak po ludzku, jakby otrzymuje w zamian całą masę swoich dzieci, za których od tej pory w swojej miłości, czułości, takiej delikatności matczynej będzie się czuła odpowiedzialna. I gdzieś w tej historii Kościoła Maryja jest wpisana w naszą duchowość i ona też, jak często powtarzają nam święci, szczególnie dla nas bliski, Jan Paweł II, jest taką drogą na skróty do Boga, że w Maryi możemy znaleźć to wszystko, czego trudno nam jest znaleźć wśród ludzi, co często trudno nam znaleźć też w takiej zewnętrznej formule też i wspólnoty Kościoła. Maryja jest tym obrazem Boga, Jego delikatności, Jego czułości, Jego matczynej miłości. Bo zobaczcie, czy nie jest czasem tak, że my tego Pana Boga też tak troszeczkę wsadzamy w ramy Ojca, tak? I zresztą no, tak został nam objawiony. Tylko że musimy pamiętać o tym, że ten nasz obraz Ojca jest zawsze obrazem mężczyzny, tak? Czyli tej głowy. Natomiast gdzieś w tym obrazie zatraca się ten obraz kobiety, tak? Natomiast Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. A więc wszystkie te cechy, które zawierają się zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie, one są tak naprawdę cechami samego Boga. Czyli Maryja, można tak śmiało powiedzieć, jest takim czystym obrazem Bożej miłości, czystym obrazem Bożej delikatności, Bożej czułości, Bożej troski, tego wszystkiego, co nam się kojarzy ze słowem mama. A więc też w jakiś sposób przez Maryję możemy dojść do serca samego Boga. Bo zobaczcie, Jezus nie jest w stanie niczego odmówić swojej mamie, tak? I to jest dla nas też taka podpowiedź, że jeżeli coś przeżywamy, jeżeli coś dla nas jest trudno, jeżeli idziemy do Pana Boga też ze swoim życiem, to ta droga przez Maryję jest drogą może nie tyle łatwiejszą, chociaż na pewno łatwiejszą, bo ja też tego doświadczam, ale z pewnością drogą, w której doświadczamy właśnie tych wszystkich cech, których nam często w życiu brakuje, tej delikatności, czułości i tak dalej. Kochani, zastanówmy się nad tym i do tego Was chciałem dzisiaj zaprosić. Czy rzeczywiście Maryję traktujemy jako naszą mamę? Czy ona rzeczywiście jest tą drogą do Jezusa? Czy wsłuchujemy się w jej taki ciepły, matczyny głos, który mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn, bo mój syn chce dla was dobra, mój syn chce waszego zbawienia, mój syn chce was wyprowadzić ze wszystkiego, co jest dla was trudne, chce zabezpieczyć wasze życie, tak? Chce was doprowadzić do pełni życia, chce wam dać uczestnictwo w swoim boskim życiu. I to jest to zaproszenie, które dzisiaj do nas kieruje Maryja. My pod krzyżem staliśmy się jej dziećmi. My pod krzyżem staliśmy się jej szczególną własnością, ale taką miłującą własnością, bo ona chce w jakiś sposób w naszym życiu uczestniczyć, jak każda kochająca mama. I chce ze swoją delikatnością, ze swoją czułością, z taką wyrozumiałością też doprowadzić nas do poznania Pana Boga, do tej pełni Pana Boga, który najpierw właśnie przychodzi do nas z miłością, najpierw do nas przychodzi ze swoim miłosierdziem, z tym nowym życiem, a dopiero potem nazywa siebie sędzią, tak? I dlatego to jest właśnie ten czas zbawienia. To jest teraz czas łaski, w którym uczestniczymy. I chciejmy dzisiaj przyjąć Maryję jako na swoją mamę. Chciejmy zaakceptować ją jako tę, która nas prowadzi do Jezusa, która nam wskazuje drogę do Jezusa. To jest dar dla Ciebie, absolutnie darmowy, nie musisz za niego płacić, a w zamian otrzymujesz coś, czego nie będziesz w stanie w żaden sposób zdobyć sam, tak? Nie będziesz w stanie odkryć sam, bo też patrząc na Maryję, będąc w tej bliskości, jej bliskości, też poznasz Jezusa.
jej serce jest bardzo mocno związane z jego sercem i tak przez serce Maryi bardzo łatwo trafić do serca Jezusowego. Życzę Ci dobrego i błogosławionego dnia. A jeszcze dzisiaj mamy Dzień Flagi, więc wywieszamy flagę. Szczęść Boże!